Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku i zapraszam na coś zupełnie innego niż było do tej pory na kanale. Będąc w Rossmanie jakiś czas temu, dokładnie dobre półtorej tygodnia temu, wzięłam sobie ich, nie wiem, to jest kwartalnik chyba, skarb. Lato. Trendy w makijażu. Taki tutaj temat na okładce. I wiecie, i tak sobie przeglądam tę naszą gazetkę, ich gazetkę w sumie. No i w pierwszej kolejności trafiłam na znaną mi twarz ze świata YouTube'a, mianowicie Maksineczkę. Pani Joanna. I słuchajcie, przeglądam sobie dalej. I przeglądam sobie jeszcze dalej. I znowu ukazuje się mym oczom znajoma twarz. Adrianna Grodkowska. Zapewne większość z Was, którzy oglądają ten taki świat makijażowy i tak dalej, często oglądają Adriannę. Dlaczego? Dlaczego ona jest fenomenalna? Według mnie. Bo robi właśnie takie makijaże. Nie tylko takie zwykłe, wiecie, brązowe, takie, które są bardziej użytkowe, powiedzmy sobie szczerze. Tylko robię również takie makijaże, które są szalone, coś innego i to się po prostu przyjemnie ogląda. I teraz tak, tutaj Adrianna Grodkowska używała kosmetyków NYX, bo każda tam jakaś, czy youtuberka, czy instagramerka używała produktów danej marki. I tutaj dla Ady trafiła marka NYX. I tak pomyślałam sobie, że pomimo tego, że ta oto paletka nie jest moją ulubioną paletką, bym powiedziała, że jest nawet kiepską paletką, albo po prostu, znaczy kiepską, być może po prostu ja nie umiem tego używać, ale pomyślałam sobie, że spróbuję odtworzyć makijaż Adrianny Grodkowskiej z tego oto zdjęcia. Nie wiem, na ile mi się to uda. Zobaczymy. Tutaj mamy produkty, których ona używała. Z tych produktów ja posiadam paletkę NYX Ultimate i tą drugą NYX Ultimate Edit, to jest Utopia. I posiadam oczywiście NYX Glitter Primer. Jeżeli chodzi o róż i... jak się to nazywa? Eyeliner. To tego nie mam, a i szminki też nie mam, ale tutaj jest jakiś kolor czerwony, taki czerwono-różowy, chociaż tutaj na zdjęciu wygląda na czerwony, więc użyjemy jakiejś czerwonej pomadki. Z eyelinerem będzie problem, bo ja kresek nie robię zazwyczaj, ale widzę też, że tutaj Adrianna nie wychodziła z jaskółką, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dlatego też stwierdziłam. No i oczywiście to są sztuczne rzęsy, a ja i sztuczne rzęsy niestety się nie lubimy, więc te sztuczne rzęsy też sobie odpuszczę, że tak powiem, ale przynajmniej spróbuję w jakiejś części ten makijaż odwzorować. Teraz tak, jeżeli będziecie słyszeć jakieś dziwne hałasy, to jest to albo deszcz, albo latający Bartek za drzwiami. Dobra, teraz tak. Patrzę sobie i tak stwierdzam, że tutaj twarz już była pomalowana, przygotowana i wszystko było ok. Ale ja się zastanawiam, czy nie zrobić właśnie tak, żeby pierw pomalować oczy, a potem resztę. Chyba tak zrobię. Czyli najpierw malujemy oczy. No i aha, i jeszcze przy okazji, jak tutaj już nagrywam filmik, to będziemy testować sobie nowości, które sobie zakupiłam. Nie ma tego jakoś tak super dużo, ale jednak coś tam jest. Pierwszą nowością jest L'Oreal Concealer, More Than Concealer. W odcieniu, co prawda bardzo jasnym, Vanilla 326, nie było zbyt wielkiego wyboru. Ale mam nadzieję, że nie jest jakiś ultra jasny, który spowoduje, że będę miała mega odcięcie od podkładu. No to dobra, jesteście już troszeczkę bliżej i tak jak możecie zobaczyć, no to moja cera nie jest w najlepszej kondycji. Ale cóż, bywa i tak. Więc tak, przetestujemy sobie korektor L'Oreal Infallible. Nie miałam go jeszcze, chyba jako jedyna. Zobaczymy. Aplikator.
Aplikator jest dosyć duży, tak jak w Shape Tape Start. O, jest mocno żółty. Mega żółty, bym powiedziała, i chyba go za dużo już nałożyłam. To oczywiście się w moim przypadku często zdarza, że ja lubię korektora trochę przysolić. Umówiłam się w końcu na brwi 1 września, bo dzisiaj nagrywam, to jest... który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 20 sierpnia. Więc 1 września idę w końcu na brwi. Mam nadzieję, że nie będę niezadowolona. Powiem Wam szczerze, że ostatni raz na brwiach byłam, jak jechałam do Berlina. A byłam tam 2 lata temu. Tak, w październiku 2 lata temu byłam w Berlinie i na Berlin właśnie sobie regulowałam brwi. Tak, teraz się zastanawiam, czy na ten korektor dać beżowy cień, ale chyba nie. Kolejną rzeczą, którą mam do testowania, co jest very exciting, kto tam do mnie pisze, i są pędzle z. I teraz jak to się czyta? Hesap, Jessap, Jessap, Jessup. Są przefajne. Tak było zapakowane. Otworzyłam tylko te pudełko, wiecie, te plastikowe, ale tutaj z tych folii jest ich. Nie wyciągałam. O matko. Wszystko mi leci. Takie oto są te pędzelki. Prezentują się całkiem nieźle. Czekajcie, sięgnę tamte. Mój nos to się tak teraz wyróżnia, bo wiecie, to jest taki blady, tylko od razu widzę, że ten korektor wchodzi już w załamanie, więc chyba muszę dosyć szybko działać. Będziemy testować te oto pędzelki. Też są takie mniej przyjemne niż te jak pojedyncze. No dobra, zobaczymy. Mam te nowe, ale chyba jeszcze te stare też sobie tutaj przesunę, bo coś czuję, że będę też tych starych używać, chociaż te stare są kurde nieumyte, bo myślałam, że te będę używać i ich nie myłam po prostu. Dobra, to teraz lecimy według instrukcji Skarba. I co tutaj napisała pani Adrianna? Krok po kroku, zacznij od zbudowania zewnętrznej powieki fioletami z palety Ultimate Shadow. Czyli lecimy tutaj tą i tutaj jest taki potrzebny cieniutki pędzelek, żeby sobie nie zrobić za wielkiej krzywdy tymi fioletami. Zobaczymy. Biorę taki oto kulkowy, lekko zbity. I teraz tak, paletka NYX Ultimate. Zobaczymy. Budujemy fiolet. Następnie w zewnętrzny kącik nałóż odcień niebieski z tej samej palety. Budujemy fioletem, więc ten fiolet biorę sobie. O, proszę bardzo, ten to nie jest taki kuleczkowy. Wiecie co, ja chyba jednak wezmę stary najpierw. Jakoś tak strzepnę sobie na wymiar. I zobaczymy, co, o Jezu, jak się zbiera. Powiem Wam, że zbiera się mocno ten korektor. Ale dobra. Ja pamiętam, że ta paleta z NYXa, ona naprawdę nie zrobiła na mnie pozytywnego wrażenia, a wręcz raczej negatywne. Użyłam jej kilka razy. No ale dobrze, dajmy jej szansę. Ja właśnie nie wiem, czy jej nie kupiłam jakoś tak właśnie z polecenia którejś youtuberki, wiecie? Nie wiem, czy koniecznie mamy tutaj Ady, ale na pewno którejś youtuberki. Wiecie, bo kolory, jak się patrzy na paletkę, to są bardzo ładne. Powiem Wam, że to jest bardzo stresujące. Z fioletami jest to taki problem, że nie można ich za bardzo chyba rozcierać, bo one wtedy tracą kolor. Dlatego też ja się staram aż tak bardzo ich nie rozcierać, delikatnie, raczej je po prostu dokleić.
klepuję. Mi się bardzo podobają fiolety, zresztą fioletowy to jest mój ulubiony kolor. Wezmę sobie teraz te nowe pędzelki z tej marki. I o, troszeczkę sobie tutaj rozblenduję. Też tutaj chyba jest takie cieniowanie tym różowym, tym obok cieniem, więc spróbuję tym o takim fuksjowym bardziej troszeczkę sobie tutaj właśnie ten zewnętrzny kącik rozetrzeć. Ale mnie wkurza to, słuchajcie, wiecie co, ja dlatego ja zawsze nie tyle, że przypudrowuję, tylko po prostu nakładam ten beżowy cień, bo sami możecie zobaczyć, jak bardzo ten korektor się po prostu zbiera w tych załamaniach. To będzie długi film. O Boże. Dobra. Wiecie co, ja chyba potrzebuję jakiegoś beżowego odcienia, ale nie wzięłam tutaj ze sobą. Ale dobra, może dokończymy troszeczkę jeszcze te cieniowanko. I teraz tak, tutaj jest napisane następnie w zewnętrzny kącik nałóż odcień niebieski. Gdzie ten niebieski jest? Może na tym fiolecie jest ten niebieski, co? Nie wiem, to doklepię tutaj po prostu. Kurczaki. Coś czuję, że mi to nie wyjdzie. Znając moje zdolności malarskie. Nie no, śmieję się oczywiście. No wygląda to dziwnie na razie. Na razie wygląda to dziwnie. Dobra, co tam jest dalej? Teraz zrób przejście do wewnątrz. Fiolet rozetrzyj pomarańczowym cieniem. Pomarańczowym cieniem mamy rozetrzeć, czyli wiecie co? Tutaj to teraz mam zrobić pomarańczowym cieniem. Jasna cholera. Ale który to jest pomarańczowy cień? Ten? Chyba ten. Dobra, biorę znowu nowy pędzelek. To jest 227, a ja nie powiedziałam, jakich tam używałam. No dobra. Czyli ja tutaj ten pomarańczowy powinnam chyba zaaplikować. Troszeczkę go zmodyfikuję, chyba ten makijaż po prostu tak wychodzi na to, że ja po prostu poleciałam za daleko. Znaczy, ja mam wrażenie, że może te cienie nie są jakieś aż takie mega tragiczne, bo rzeczywiście one tutaj się nakładają. Jakkolwiek, ale się nakładają. Co? Ja mam problem z tym, żeby zrobić taki, wiecie, taki właśnie, o, kształt trójkątny, zawsze taki bardziej okrągły. Nie mogę tego sobie wypracować, a już tyle razy próbowałam, naprawdę wiele razy próbowałam. Co chyba będę poprawiać ten korektor. Dobra, teraz tak. Wewnętrzny kącik zaaplikuj żółty matowy cień. Tutaj też rzeczywiście ten pomarańczowy jest na środku powieki, więc ja sobie go też troszeczkę tutaj zaaplikuję. Tutaj teraz co zauważam, to zauważam to, że ten pomarańcz niezbyt chętnie chce się z tym moim fioletem tutaj połączyć i nie chce mi zrobić takiego fajnego przejścia. Tak jak widzicie, ten fiolet, on lekko znika. Nie jest to taki fajny, intensywny odcień jak na zdjęciu Adrianny. Sami powiedzcie, że tutaj na tych zdjęciach lepiej wyglądają. Bo... I wyłączyło się, nie? O Jezu. Dobra, mówiłam o tym żółtym cieniu. Pewnie już się dawno wyłączyło.
że jest mega tragiczny ten żółty dzień. On w ogóle nie przypomina tego, który jest na oku u Ady. Bo słuchajcie, te odcienie u Ady to są takie żywe, wyraźne. A u mnie, nie wiem, czy to jest kwestia bazy. Być może potrzebna jest baza, która te cienie podbija. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Podejrzewam, że taka jest właśnie sprawa, że u Ady jest po prostu ten dobra baza, a tutaj u mnie jest tylko ten korektor. Może ona ma tą bazę z P. Louise, która jest niby taka świetna i w ogóle. Nie mam tego beżowego cienia, idę po ten beżowy cień i zaraz wracam do kontynuacji. Dobra, mam paletkę z beżowym cieniem z Paese. To jest Paese? Paese, dobrze, Paese. I sobie tutaj troszeczkę poczyszczę. Nie zamykam sobie tej beżowej, bo ona jest dobra do tego czyszczenia. No, więc teraz tak, moi drodzy, porównując to, jak wygląda ją, te cienie u Ady, a jak wyglądają u mnie, no to jest w ogóle diametralna różnica. Pomijam fakt tego, że umiejętności Ady, a umiejętności moje to są zupełnie dwie różne sprawy. Ale wiecie, no kolory mogłyby chociaż być zbliżone, a jednak tego jakoś nie widać, żeby te kolory były jakkolwiek zbliżone. Więc postaram się jeszcze zobaczyć z tym żółtym takim a la musztardowym. Może ten musztardowy jest trochę lepszy niż ten żółty. A, nic z tego. Ani ten żółty, ani ten musztardowy, ani ten żółty nie są godne uwagi. Bo jeszcze jak cię mogę, ten fiolet, który co prawda robi trochę plam, ten pomarańczowy też nie chce się za bardzo nakładać, ale nie jest tak tragiczny jak ten odcień, te odcienie żółtego. No i to jest, co jest jeszcze też fajne w tych paletce, to ten cień różowy, on jest rzeczywiście spoko. Ten różowy cień jest rzeczywiście jak najbardziej okej. No to dobra, przechodzimy dalej. Co tutaj jest dalej napisane w instrukcji? Na tak pomalowaną powiekę nałóż bazę pod brokat, a następnie złoty metaliczny cień. Czyli na chwileczkę odchodzimy od tej palety Ultimate kolorowej. Przechodzimy do NYX Glitter Primer. Wycisnę sobie minimalną ilość tutaj na wierzch dłoni. I takim płaskim pędzelkiem, który tutaj gdzieś widziałam w tej, o, w tego zbiorach, jest taki oto pędzelek mały, płaski. I nałożymy sobie najpierw na jedną powiekę, tylko teraz zobaczymy, gdzie to jest. To jest na środku bardziej, więc sobie nałożymy na środeczek. NYX drugą paletkę Ultimate Edit, tylko tutaj jest paletka Ultimate Utopia. Nie wiem, jak to przeczytać po angielsku, nie chcę mi się w translator. I bierzemy ten oto złoty odcień. Taka folijka trochę. To jest odcień takiego starego złota, który ja osobiście tak lubię, nie lubię. To nie chodzi o to. Zależy się może od takiego makijażu. No tutaj rzeczywiście może z tym żółtym jakoś fajnie się w miarę komponuje, chociaż ten żółty, on mnie w ogóle nie urzeka. W ogóle, kompletnie wcale, ani trochę. Za mało trochę wycisnęłam tego NYX Glitter Primera. Jak nie za dużo, to za mało. Słuchajcie, teraz taką kropeczkę tylko, aby. I zobaczymy. Podoba mi się połączenie fioletu z tym złotem, bardzo dobre, bardzo ładne. Ten złoty odcień jest jak najbardziej fajny, do niego tu się nie przyczepię. Chociaż ten kolor jest taki
niby złoty, ale jednak nie taki super oczywisty. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ogólnie wiem, że wyglądam śmiesznie, prześmiesznie. No ale dobra. A, zobaczcie, tutaj jest beżowy cień. Mogę tego beżowego cienia użyć. Ogólnie ta paletka jest całkiem ciekawa. Muszę sobie zrobić jakiś makijaż tą paletką. Ja tu jeszcze sobie teraz poza kamerą troszeczkę podokładam tego fioletu może, żeby po prostu troszeczkę lepiej podbić i trochę ten fiolet wydobyć i zaraz wracam do reszty. Nie! Okej, moi drodzy, jeżeli chodzi o tą górną powiekę, no to ja już tutaj chyba nic więcej nie będę kombinować, bo przekombinuję i będzie już w ogóle będzie katastrofa. Ale słuchajcie, teraz tak, zanim przejdę do tej dolnej powieki, to stwierdziłam, że zrobię po prostu sobie twarz, namaluję sobie, żeby wyglądała w końcu jak człowiek i może ten makijaż nie będzie aż tak tragicznie wyglądać. Jeżeli chodzi o podkład, to tutaj będzie już na mega przyspieszeniu z tego względu, że test tego podkładu był już na moim kanale, ja tylko mogę powiedzieć krótko, podkład jest świetny. Lecimy. Tak jak już mówiłam, podkład jest naprawdę bardzo dobry. Wiecie, to teraz troszeczkę może źle wygląda ten mega jasny tutaj cień. Nie cień, tylko korektor. Ale użyję też tego jasnego korektora z tego względu, że chcę zobaczyć po prostu, jak mniej więcej będzie wyglądać pod oczami. Cholera, szkoda, że taki wybór kolorystyczny był mizerny. Bo jest naprawdę jasny. Mówiłam, że to jest 326 wanilii. O kurde. On jest mega jasny. Chyba jednak będę musiała się przyciemnić trochę jednak tym troszeczkę ciemniejszym korektorem. Ale słuchajcie, krycie to ten korektor ma przyzwoite. No słuchajcie, zdecydowanie za mocno jasny jest jednak ten korektor. Pozwólcie, że skoczę do toaletki po troszeczkę, odrobinę ciemniejszy odcień, tak żeby chociaż troszeczkę zniwelować tęże jasność pod okiem. I wybrałam, słuchajcie, Fit Me z Maybelline. Dosłownie taką kropeczkę. No, słuchajcie, no ten odcień rzeczywiście jest zdecydowanie ciemniejszy. Powiem szczerze, że sama po prostu czasami nie wiem, jak z tymi korektorami, jak te korektory wybierać. Mój błąd, że na przykład jak byłam w Rossmanie, to nie spojrzałam na kolorystykę tego Infallible. No ale cóż, człowiek całe życie się uczy. A i tak głupi umiera. Tak się ponoć mówi. No to dobra, słuchajcie. Jeżeli chodzi o puder, nie wzięłam pudru. No co jest, Agnieszka, ja pierniczę. Puder będzie ten sam, który był w poprzednim odcinku. I zaraz przejdziemy do reszty. No i słuchajcie, żeby nie być już taką nudną z tymi moimi brwiami i z tym moim cieniem do brwi z Golden Rose, postanowiłam zamówić pomadę z Eveline. Nie miałam jeszcze takiej pomady, więc okej, dlaczego by nie? To znaczy pomady z Eveline nie miałam, bo kiedyś używałam pomady, powiedzcie mi teraz z czego? Z Shein chyba? To chyba była z Shein pomada? Czy z czegoś innego? O kurczę, powiem Wam szczerze, że nie pamiętam. I teraz zobaczymy, jak ta pomada się u mnie na brwiach sprawdzi. Zobaczymy, jestem przerażona, bo jak wiecie, to ja nie lubię robić brwi, bardzo nie lubię robić brwi. Otwieramy słoiczek. Kolor jest taki oto, proszę bardzo. O Jezu, tak, tutaj na pewno widzicie. To jest soft brown. Więc zobaczymy. Dobra, testujemy również nowy pędzelek z tego Jessup Hesup Jessup. To jest 312 Detail Liner. No zobaczymy, zobaczymy. Za dużo wzięłam. Na pewno jest trochę jaśniejsza niż te moje cienie do brwi z Golden Rose.
Muszę się troszeczkę, wiecie, przyzwyczaić do takiej formuły, bo to jest jednak gęsta formuła. To nie jest taka formuła jak cień. Więc wiecie. Trochę inaczej, ale wiecie co? Powiem wam szczerze, że ten kolor jest bardziej zbliżony do mojego odcienia brwi niż odcień z tego Golden Rose. Co myślicie o takich brwiach innych troszeczkę niż zawsze? Chyba bardziej są takie naturalne, znaczy kolor jest taki bardziej naturalny niż jak używam tych z tego z Golden Rose, co? Czy mi się wydaje? W dotyku są całkiem przyjemne, nie mam oczywiście tutaj utrwalacza do brwi, ale trudno. No od razu jak już człowiek ma pomalowaną twarz, to troszeczkę lepiej ten makijaż wygląda, bo jak bez make-upu to tragedia. Dobrze, co tam mamy dalej w instrukcji? Dolną powiekę w wewnętrznej jej części zaznacz trawiastą zielenią, a na środek nałóż odcień niebieski, a zewnętrzny kącik pozostaw w tonacji chłodnego fioletu. W wewnętrznym kąciku dodaj zielony błyszczący cień. Ok, czyli musimy zrobić tak jak ma tutaj na dole Ada. Dobra. No to lecimy teraz z tym koksem, wracamy do tej paletki Ultimate z NYXA. I co teraz? Tutaj trawiastą zieleń, czyli trawiasta zieleń to chyba jest ta. Więc trawiastą zieleń może weźmiemy jakiś tutaj, o, ten pędzelek. To jest pędzelek numer 322 Brown Liner. To jest do brwi, widzicie? Ten odcień tak średnio chce się nałożyć. No dobra, coś tam się niby nakłada. Normalnie szok. Dobra, okej. Okay. Za którymś razem jak dokładam tą trawiastą zieleń, to rzeczywiście coś tam widać. No, także nie jest aż taka tragedia. Tutaj delikatnie sobie wjadę na ten żółty, ale tutaj oczywiście damy ten brokatowy zielony. Dobra, dalej mamy dać niebieski. Więc damy chyba ten niebieski, jasny, ładny, co? To jest ten niebieski, chyba ten. Tym samym pędzelkiem pojadę. Może trochę, kurde, za daleko poleciałam tym zielonym. Trochę ten korektor mi tu wszedł w załamanie, ale może to jest przez to, że po prostu dołożyłam ten drugi korektor. Tam trochę ten ciemniejszy niebieski tutaj delikatnie. A oczywiście ten kącik, sam kącik, to zostawimy w tym fiolecie, tak jak każą. Połączę sobie po prostu pewnie te dwa, ten ciemny z tym jasnym. Ja zawsze się tak po prostu męczę przy tych kolorowych makijażach. Ja ogólnie bardzo lubię takie kolorowe makijaże, wiecie, pobawić się i w ogóle, ale są one męczące. Kuki. Zrobiłam sobie tutaj kuku. O, ale dobrze się rozsmarowało. Więc nie jest tak źle. Dolna powieka, powiem wam szczerze, że mi się bardzo podoba. Fajne są te kolory. Zaraz wrócimy do tego złotego, zielonego brokatu z tej drugiej paletki. Dobra, według tej instrukcji została nam tylko tak naprawdę w wewnętrznym kąciku dodać zielony, błyszczący cień, co właśnie zaraz uczynię. Oczywiście chodzi o paletkę drugą z NYXA. I tutaj już widzę, że Adrianna nakłada takim małym kuleczkowym pędzelkiem. Taki mały kuleczkowy pędzelek. Czy ja mam taki mały kuleczkowy pędzelek? Powiedzmy, że to. Niech będzie to. I to jest 223 Petit Eye Blender. No dobra, może być Petit. I bierzemy, przepraszam, i bierzemy ten oto tutaj cień. Proszę bardzo, szanowni państwo. Ciem, cierem, ciem. O, ale on się coś nie chce nabierać. O, chyba trochę popłynęłam, nawet bym powiedziała. Tu z tej strony to w ogóle zaszalałam. I gdzie ona ma to nałożone?
tak bardziej, kurde, tutaj mam nałożone. Ale ten cień się nie chce przetransportować. O co chodzi? Magnix Glitter Primer. Słuchajcie, go mam wszędzie już na całej twarzy, tylko nie tam, gdzie powinien. Tu w ogóle mu się tak rozpierniczył. No, oczywiście, wiecie, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Wydaje mi się, słuchajcie, że ja tu chyba nie będę kombinować za bardzo, bo to nie ma największego sensu z tego względu, że aby tylko przekombinuję, ale może jeszcze, wiecie co, spróbuję jednak ten NYX Glitter Primer. Zobaczę, czy to coś da. Tylko gdzie jest ten pędzelek, na który ja nakładam? Tu. Zobaczymy. No, sobie troszeczkę to wycisnę na wierzch dłoni. I zobaczymy. No. Od razu lepiej, tylko sklejają się rzęsy, co nie jest fajne, bo będzie to źle wyglądało, jak wytuszuję. Czyli tak, na przyszłość, jeżeli ktoś będzie z Was używać tych oto cieni z NYX-a, z tej małej paletki, no to warto jednak mieć do nich ten NYX Glitter Primer, albo w ogóle jakiś tam inny klej, to tam większego znaczenia nie ma, jaki to klej wybierzecie. No ale okej, słuchajcie, teraz czytamy dalej, co tam trzeba jeszcze zrobić. Trzeba zrobić rzecz, której ja nie lubię bardzo. Krok dalej. Na koniec makijaża, makijażu oka narysuj eyelinerem kreskę wzdłuż linii rzęs i przyklej sztuczne rzęsy. Teraz się zastanawiam, czy ja będę to robić, bo jak zrobię czarną kreskę, to po prostu spierniczę sobie to wszystko do końca. Ale chyba się odważę i zrobię tą czarną kreskę, przy czym zrobię to oczywiście cieniem. Cieniem. Czarnym cieniem, żeby nie było, zrobię to czarnym cieniem. Tu mam taką paletę Blackout z Revolution i wezmę czarny cień. Ten czarny, najbardziej czarny z czarnej palety i nałożę sobie tą kreskę. Przynajmniej spróbuję. Jak spierniczę cały makijaż, to będzie tylko i wyłącznie moja zasługa. Lecimy. Dobra, jedną stronę mamy zrobioną, co prawda ten czarny cień się osypuje, no ale czego się można spodziewać po czarnym cieniu. Teraz lecimy z drugą stroną. No dobra, słuchajcie, czarną kreskę zrobiłam, więc to jest tutaj już połowa sukcesu, więc pół zadania wykonałam. Drugiej części zadania, czyli przykleić sztucznych rzęs, to ja nie przykleję, bo nie potrafię. I tak naprawdę to został nam ostatni punkt. I mamy tutaj dopełnieniem tej stylizacji. Są policzki muśnięte różem z drobinkami. Też taki róż użyłam, tylko tutaj wygląda taki bardziej pomarańczowy, brzoskwiniowo-pomarańczowy. Ja miałam taki bardziej różowy, bo w takich się po prostu lepiej czuję. Oraz usta pociągnięte pomadką dającą szklane wykończenie. Ja mam co prawda pomadki matowe, takie w czerwonym odcieniu, no ale spróbujemy, no jest to bardzo odważny look i taki też look chciałabym zobaczyć u siebie. Chociaż nie widzę się w tym jakoś za specjalnie, ale słuchajcie, pobawić się można. A jeszcze zobaczmy, co tutaj jest napisane. Propozycja dla tych z nas, które nie mogą doczekać się wakacyjnych imprez. Dzięki tej stylizacji przeniesiesz się na tropikalną wyspę, poczujesz beztroskę i niczym nieskrępowaną radość. Znaczy ja nie wiem, czy ja czuję taką nieskrępowaną radość, bo chyba to nie jest jednak moja bajka, chociaż oczywiście, wiecie, ja naprawdę lubię takie makijaże. Lubię takie makijaże oglądać, lubię sobie robić, może nie wystawiać ich na jakieś tam publiczne oklaski czy coś.
No ale okej. Dobra, słuchajcie, wytuszuję rzęsy, zrobię to już poza kamerą, wrócimy za chwilę do ust. Rzęsy mam już wytuszowane, oczywiście użyłam dwóch moich ulubionych ostatnio, znaczy ostatnio, jeden to jest ulubieniec od dawna, ale drugi to jest nowy ulubieniec też z Golden Rose. Oczywiście możecie zobaczyć to w oddzielnych odcinkach. I teraz przechodzimy, słuchajcie, do ostatniej fazy, czyli usta. Ja mam, słuchajcie, tutaj dwie pomadki takie czerwone z Essence. Jak to się nazywa ten kolor? Ma to jakieś nazwę? To jest Sink Red i z Golden Rose 09 numer. Nie nazwa, tylko ten. I tak się zastanawiam, który tu kolor wziąć. Chyba wezmę ten z Essence, ale użyję sobie jeszcze konturówki, pozwólcie. To jest konturówka z Avonu, lip liner po prostu w odcieniu True Red. Bardzo fajna jest ta konturówka, bardzo ją lubię. Pomimo już tego, że ja rzadko noszę czerwone usta, to czasami jak mi coś walnie, to właśnie noszę tą. Powiem wam szczerze, że ja ogólnie nie jestem przekonana do czerwonych ust, do takiego makijażu. No ale dobra, odtwarzamy to, odtwarzamy, nie ma problemu. Do odważnych świat należy z drugiej strony. Musimy chwileczkę poczekać, aż ta pomadeczka lekko zastygnie. Nie wiem, co o tym myśleć tak naprawdę. Widzę tutaj sporo niedoskonałości, ale wiecie co, powiem wam tak. Paletka też nie jest jakaś rewelacyjna i bardzo ciężko też pracuje się z fioletami, przynajmniej dla osoby, która no, nie jest profesjonalistką i wiecie, ja nie robię po prostu takich makijaży na co dzień, nie na co dzień nie używam tych fioletów jednak. Po pierwsze też no, nie mam za bardzo czasu, no nie oszukujmy się, tak co czas patrzę, no wiecie, możemy tutaj dokładać, rozcierać, ale myślę, że to i tak nie spowoduje, że to będzie wyglądało lepiej, bo ten fiolet, może trochę tą dolną powiekę zrobiłam za słabo. Bo może ona tak teraz się aż mocno nie rzuca, ale dobra. Już trudno, już teraz nic nie poprawiam. Zostaje tak jak jest. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że tutaj Ada się nie obraziła, że użyłam jej wizerunku z gazety, która jest dostępna w całej Polsce, że po prostu odtworzyłam też makijaż jej, znaczy otworzyłam, spróbowałam odtworzyć makijaż. No oczywiście mi nie wyszedł tak spektakularnie i tak ładnie jak Adzie, ale nie uważam, żeby była tragedia. Z daleka to nie wygląda aż tak mega źle. Gorzej jak już się przyjrzymy z bliska, to rzeczywiście ten makijaż ma bardzo dużo jakichś tam niedociągnięć i może nie za bardzo też wygląda. Denerwuje mnie ta bruska, bo ciągle mi się tutaj podwija. I właśnie chyba jeszcze zrobimy rozświetlenie dekoltu. Może tak. Także dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy rzeczywiście udało mi się chociaż trochę odtworzyć ten makijaż, który wykonała Adrianna Grodkowska, a może mam odtworzyć makijaż jeszcze jakichś innych influencerek, youtuberek, nie wiem, jakichś gwiazd. Jeżeli macie jakieś pomysły, to podrzucajcie je, a ja będę starała się je realizować w miarę swoich umiejętności i posiadanych kosmetyków. Tu oczywiście Ada ma jeszcze piegi. Ja nie wiem, czy te piegi są jej naturalne, czy tam zrobione. Mi się piegi nie podobają, więc wybaczcie, ale ja tych piegów nie będę sobie robiła. W każdym razie tak, na 6 produktów miałam 3 z NYXa. Eyelinera nie używałam, nawet nie chciałam go kupować, bo on nie był aż taki super tani, a z drugiej strony nie używałabym go i tak, bo ja nie używam eyelinerów. Róż. Nie szukałam tego różu, a pomadka też była dosyć droga. Poza tym to jest taki kolor, który, jak już mówiłam, rzadko noszę. I nie chciałam po prostu wydawać tam chyba 40 zł na taką pomadkę, skoro stwierdziłam, że mam też jakieś czerwone pomadki w swoich zbiorach. Myślę, że na tym już możemy zakończyć odcinek pod tytułem Odtwarzam makijaż Adrianny Grodkowskiej z kwartalnika Skarb. Okej, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!